Jaworscy strażacy mieli w ostatnich dniach ręce pełne roboty. Przy ulicy Starojaworskiej w Jaworze paliło się zboże na pniu. Do tego zdarzenia zadysponowane zostały zastępy z JRG Jawor, a także ochotnicy z Małuszowa, Męcinki oraz Jawora. Niestety wskutek pożaru spłonęło około 1 hektara upraw. Z tej akcji strażacy ruszyli do kolejnych działań. Tym razem w okolicach Paszowic doszło do pożaru ścierniska. Ogień w tym przypadku szybko się rozprzestrzeniał i istniało ryzyko, że obejmie także okoliczne uprawy. W sobotę i w niedzielę kolejne dwa pożary ściernisk, tym razem okolice Sichówka oraz Męcinki. Tam na szczęście dzięki szybkiemu dojazdowi pożary zostały ugaszone niemal w zarodku. Z uwagi na to, że trwają żniwa, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich rolników, ale także kierowców. Strażacy zwracają uwagę na bezpieczeństwo w czasie żniw.